Niejednokrotnie, zwłaszcza w warsztatach samochodowych, możemy usłyszeć słynną maksymę: będzie pan zadowolony. W przypadku remontu ulic czy dróg sytuacja ma się podobnie. Mamy być zadowoleni, ale i cierpliwi. W sumie spokój nic nas nie kosztuje, a nasz codzienny miejski krajobraz pomalutku naprawi się. Jesteśmy na finiszu realizacji zadania związanego z rozbudową ulicy Ciechanowskiej. Jest to odcinek drogi od ulicy Górnej do ulicy Doktor Anny Dobrskiej. Cały ten odcinek został już przygotowany pod masę asfaltową i tak zamierzamy w ciągu do dwóch tygodni tą masę asfaltową położyć. Zatem po odczekaniu, potem aż ta masa asfaltowa, czy związki odparują z tej masy bitumicznej, zostanie wprowadzona stara organizacja ruchu, czyli rozmalowanie oraz oznakowanie pionowe. Dobre warunki lokalowe wpływają na nasze samopoczucie. Miejski klimat jest nie mniej znaczący. Modernizacja nawierzchni potrafi być uciążliwa, jednak po czasie, przyznajmy, jest lepiej, bezpieczniej, nierzadko i szybciej. Mława regularnie inwestuje w jakość życia mieszkańców. Trwają remonty, bądźmy cierpliwi. Drogowcy zrobią swoje, gonią ich terminy. A po drugie, co nagle to po diable, nie dolewajmy oliwy do ognia. Etap związany z budową kanalizacji sanitarnej na Baczyńskiego zbliża się ku końcowi i tak szacujemy, że z połową czerwca zakończymy to zadanie. Realizowane równolegle są roboty związane z budową kanalizacji na ulicy Grota Roweckiego. No i na obszarze tutaj, obszarze Wólka, tak, dużym obszarze Wólka, łącznie to jest około 7 km, ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej. No ten ostatni obszar Wórka to będzie dopiero ukończony pewnie na początku przyszłego roku. Także cierpliwości, bo skoro każe się mieszkańcom czekać, to dobry znak, mówiący o tym, że trwają roboty i idą zmiany na lepsze. Skoro coś się rozpoczyna, to i skończyć się musi. A to, co nawet nie rozpoczęte, nic dobrego nie wróży.